Hej, hej, jestem Carmela i witam Was w przeglądzie najnowszej kolekcji do The Sims 4 Industrialny Loft. I powiem Wam, że po samych zdjęciach kolekcja zapowiada się naprawdę nieźle. Mi jest trochę przykro, że nie mamy tutaj nic do kasa, no ale to jest kolekcja, więc raczej w sumie nie było się co nastawiać na to, że wrzucą też coś do kasa, ale po zdjęciach obiekty naprawdę wyglądają, myślę, że dość obiecująco, więc już się nie mogę doczekać, jak sobie tutaj wskoczymy do gry i sobie je przejrzymy. Ale na początek przeczytam Wam kilka słów. Zaprezentuj współczesny styl. Modne belki z drewna i stali nadają tej kolekcji mebli wagi i charakteru, co tworzy przytulne, ciepłe wnętrza. Mniejsze elementy, takie jak ostre kąty, koła i siatkę, można łatwo ze sobą mieszać. Wyeksponuj elementy. Metaliczne otwory wentylacyjne, rury i instalacje oświetleniowe przywołują na myśl połączenie historii z nowoczesnością. Wykorzystaj w pełni przestrzeń dzięki podwójnym drzwiom przesuwnym i dużym oknom, które wypełnią je światłem. W ogóle ja w tych oknach jestem zakochana, są przepiękne i naprawdę myślę, że będą się nawet fajnie sprawdzać w takiej bardzo, bardzo takiej klasycznej aranżacji, w takim klasycznym, eleganckim domku będą też super wyglądać, także z tych okien się bardzo cieszę, że doszły. I kochani, wskakujemy sobie do gry! Wyjęłam wszystkie nowości i zaczniemy sobie od drzwi, bo drzwi i okna, czyli tryb właśnie budowania, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, te drzwi wyglądają jak taka obora, jak takie wejście do obory, do stodoły, a właśnie takie bardzo, powiedziałam nawet rustykalne, niby one mają być industrialne, ale one mi się tak bardziej rustykalnie kojarzą i uważam, że byłyby przepięknymi właśnie takimi wiejskimi drzwiami do obory. Dajcie znać, czy tylko mi się tak kojarzą, czy Wam również. Co prawda tutaj to wejście, ta rączka, ta klamka, chociaż to nie jest klamka, no w każdym razie ta rączka, będę na to mówić rączka, jest bardzo nowoczesna, ale one wciąż dla mnie mają taki klimat wsi, taki wiejski, właśnie fajny klimacik. I kolejne drzwi przepiękne, totalnie przepiękne, ja je widzę w jakimś boskim, wiktoriańskim domu. Matko, ja kocham te drzwi, ojej, to są drzwi, które chciałam w ogóle mieć u mnie w domu, w jakimś pomieszczeniu. Są boskie, są przepiękne, ta krateczka i te rozsuwane tutaj drzwi i tutaj ten witrażyk taki, co prawda nie jest kolorowy, no ale będę mówić, że to witrażyk, no przeboskie są. Naprawdę jedne z ładniejszych drzwi i okien, jakie nam się tutaj w rozgrywce trafiły i przepięknie białe, ojej, trochę szyby są brudne. Troszkę mi to przeszkadza, że właśnie te szyby są takie lekko przybrudzone. A, no jest wersja czysta, pięknie, dobra, to się nie czepiam, mam wszystko, co chciałam, będzie mi się idealnie z tymi drzwiami i z tymi oknami budować, naprawdę jestem zakochana. No i dobra, lecimy sobie dalej do trybu przechowywania, może nie wiem w sumie jak Wam pokazywać, ale tak, z przechowywania mamy jedną nową rzecz, jest to szafa, która jest całkiem fajna, taka bardziej nowoczesna, ona raczej się do takiego eleganckiego wnętrza nie będzie nadawać, ale do nowoczesnego, jak najbardziej, do takiego loftu właśnie industrialnego. Fajne połączenie drewna i metalu, bardzo mi się podoba. Łóżeczko dla mnie też mega, na pewno będę korzystać, jest bardzo takie proste i będzie pasować, myślę, do wielu wnętrz, nie jest zbytnio przesadzone. Jest takim łóżkiem, które, wiecie, możecie wykorzystać więcej niż raz i będzie Wam pasowało do wielu różnych aranżacji, więc to mi się bardzo podoba. I mamy również nowy zestaw do salonu, nowy fotel, taki metalowo-drewniany. No, to wygląda ładnie. Generalnie jeśli chodzi o same teksturki i wykonanie, to wygląda bardzo ładnie, ale ja w ogóle nie jestem fanką takich mebli. Trochę dla mnie zbyt zimne, zbyt mało przytulne i mimo, że te poduchy wydają się takie mięciutkie i ma się ochotę w nich zatopić, to cała reszta tutaj, cały stelaż, obudowa tych poduszek, ten mebel, ta podstawa tego mebla wydaje mi się taka zimna i no tak, no ale to jest styl industrialny, więc pasuje idealnie, ale ten kocyn jest przeboski, dajcie mi ten kocyn, ta błękitna krateczka, boski, no przeboski. Myślę, że będę z tej kanapy korzystać właśnie w takich nowoczesnych mieszkaniach, ale no mówię, to na pewno nie będzie moja ulubiona kanapa. Gdyby nie było tutaj tego metalu, to bym się zakochała, bo te podusie wyglądają przepięknie, ale w połączeniu z tym metalowym stelażem tak średnio. No i mamy dalej nowy stołek barowy i on pasuje do stołu. Słuchajcie, tak, to jest stół. Jeszcze się upewnię, czy Wam tutaj głupot nie gadam, ale wydaje mi się, że blaty
że to jest stół do jadalni. Właśnie, ale on jest na wysokości zwykłych blatów. Z tego, co patrzyłam, on jest właśnie na wysokości zwykłych blatów. Dobrze mówię, tak, więc mi się wydaje, że będziemy go mogli wykorzystywać też jako wyspę. Więc to jest, myślę, bardzo ciekawa opcja, żeby sobie... O, to ładne, ładne drewno. Ładne drewno. Szkoda, że nie ma nowych blatów, ale... ale to jest ładne. No fajny zestaw. I jeszcze chciałam Wam pokazać, jak wygląda to krzesło w innych kolorkach. Fajna ta cytrynka. Ale są też takie bardziej stonowane. Szkoda, że nie ma całego białego lub całego czarnego, ale całkiem spoczko. I dalej lecimy do komody. Chyba to będzie komoda, tak? Czy to nie będzie komoda? Zaraz Wam powiem. Nie, to nie jest komoda. To jest bardziej taka... niby stolik ozdobny, okej, dobra, jakiś stoliczek ozdobny. Fajne są te kontenerki, tutaj te pudełka, które są wsunięte w tę otwartą przestrzeń. Ładnie to wygląda, to będzie też pasowało idealnie z jakimś właśnie na przykład zestawem w tym stylu do salonu. Te mebelki są na pewno spójne, będą ze sobą dobrze grały i myślę, że z innymi elementami również. I mamy jeszcze etażerkę, ładna jest tutaj ta siateczka, ładna, w sensie dobrze to wygląda. No, to nie jest mój ukochany styl, taki industrial, ale dobrze to wygląda. To biurko za to mi się podoba. Podoba mi się tutaj ta dodatkowa półeczka i no całkiem ładnie. Ładnie jest skrojone. Żałuję, że nie ma takiego stołu, takiego wiecie, prostego, drewienko tylko i tutaj właśnie jakby tylko zdjęli tę półkę, to byłby stół bardzo, myślę, taki też neutralny, pasujący do wielu nowoczesnych wnętrz. No i dalej lecimy do elementów dekoracyjnych i mamy nowy dywanik. Ojej, jaki ładny, jaki ładny, jaki ładniusi, taki pstrokaty i gładki. Mamy dwie wersje właśnie, albo z wzorem, albo gładkie. I fajnie, że jest taki krem i fajnie, że jest biel. A jest też czarny? Gładki? Jest, no świetnie, ten dywan jest super i mamy też nowy kwietnik, który mi się bardzo podobał, jak zobaczyłam zdjęcie i myślę, że go sobie będę często wykorzystywać, bo kwiatków to ja zawsze mówię nigdy dość w tej grze, więc kwiaty zawsze bardzo lubię. To jest nawet całkiem fajne, chociaż ten wazon taki, wydaje mi się, że już mamy gdzieś w tej grze podobny wazon z tym kształtem. Dalej lecimy do takiej małej latarenki w sumie jakby. Ja uwielbiam takie gadżety, które możemy sobie poukładać, właśnie gdzieś tam wcisnąć w kąt, no to jest przepiękne. I mamy coś jeszcze takiego jakby graffiti na ścianę, no to też jest bardzo fajne. To mi się podoba, myślę, że będzie właśnie na ceglanej ścianie dobrze wyglądać. Ceglanej? Cegielnej? Ceglanej chyba. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy jeszcze taką, taką jakby ozdobę zrobioną z rur i szczerbatek, czemu ja to szczerbatka mówię? Zębatek. To chyba nie są szczerbatki, prawda? To są zębatki, zawsze przekręcam. No i to jest całkiem fajne. W bardzo industrialnym stylu. Do tego mamy również nowy wiatrak pod sufitem, który też jest totalnie industrialny i taki, powiem Wam, że nawet lekko steampunkowy, tak mi się troszeczkę kojarzy z jakimś steampunkowym wnętrzem. I dostaliśmy nowe rury pod sufit, to jest coś, co myślę będzie świetnie pasowało do Sanmaishuno i żeby właśnie tam sobie stworzyć jakiś fajny apartament taki industrialny. I tę rurę, jak zobaczyłam, to miałam tylko jedną myśl, Titanic. Nie wiem, czy kojarzycie, czy oglądaliście, ale tam była właśnie taka scena chyba, jak podobna rura właśnie pęka i leje się z niej woda. Nie wiem, chyba coś takiego było. W każdym razie, jak zobaczyłam tę rurę, to od razu pomyślałam Titanic, tak, to jest Titanic, rura z Titanica, więc no tak mi się skojarzyła, ale też myślę, że będzie fajnym takim uzupełnieniem do industrialnego wnętrza. I zostały nam jeszcze nowe żyrandole. Proste, zwykłe, klasyczne, w trzech różnych długościach, może nie klasyczne, ale nowoczesne. Myślę, że spoko, bardzo takie, wiecie, neutralne, nie będą się za bardzo rzucać w oczy, będą tylko oświetlać i gdzieś tam uzupełniać wystrój, bo lampami też można fajnie sobie uzupełnić wystrój. No i słuchajcie, mamy jeszcze nowe pokoje, które znajdziecie w zakładce z pokojami, która jest, zawsze mam z tym problem, o tutaj, dokładnie tutaj macie nowe właśnie pokoje, trzy wersje kolorystyczne, wyjęłam wszystkie trzy wersje, żeby Wam pokazać i tak jeszcze zmieniam światło, żeby pokazać Wam w najlepszym świetle, ale widzę, że mi się tutaj nie chce zapalić światło, więc zrobimy sobie po prostu dzień. I pierwsza wersja całkiem nieźle, powiem Wam, wygląda. No, te meble się naprawdę fajnie sprawują. A w ogóle to jest stolik? Ja myślałam, że to jest biurko. Aha, dobra, czyli to nie jest biurko.
Chociaż może, a zaraz zobaczymy, bo jestem ciekawa, czy to będzie też w kategorii z biurkami. Nie, to jest stolik. O ja lama, to jest stolik do kawy, a ja myślałam, że to jest biurko. Okej, no to dobrze, że ja w to weszłam. Ale czad, ale jazda. No dobra, dobra, tu mi się te drzwi troszkę lekko zbadżyły. Proszę bardzo, już naprawione. Wnętrze fajne, chociaż troszeczkę ciemne i takie przytłaczające, ale meble całkiem dobrze się prezentują nawet. Tutaj mamy drugą wersję w nieco jaśniejszych kolorkach i to już mi się dużo bardziej podoba. Mimo, że ja nie przepadam za takim rudym, ceglanym kolorkiem, ale... To wnętrze myślę, że w takich jaśniejszych barwach te meble też wyglądają nieco lepiej. I tutaj mamy ostatnią propozycję z jasną cegłą na ścianie. Fajny jest ten nadruk, nie nadruk, tylko to graffiti fajnie się też prezentuje z tyłu na ścianie. I też myślę, że z taką jasną ścianą te mebelki też wyglądają całkiem dobrze. A jakbyśmy sprawdzili w innym kolorze kanapę? O, błękitna byłaby ładna, no. Błękitna do tego wnętrza byłaby mega fajna. A tutaj też możemy zmienić. O, no i powiem wam, i jeszcze jakbyśmy tutaj rozjaśnili to. I teraz mi się podoba. No, w każdym razie ja myślę, że kolekcja warta uwagi. No, na temat ceny to się myślę, że nie będę wypowiadać, bo to jest kwestia bardzo osobista. Dla niektórych za drogo, dla niektórych w porządku. Ja kupiłam, bo chcę mieć wszystkie dodatki, ostatecznie kupiłam nawet batu, chociaż się zapierałam, że nigdy nie kupię, ale ta chęć jednak, żeby posiadać całą pełną kolekcję, wygrała, więc kolekcję pewnie też będę kupować, bo po prostu chcę mieć pełną kolekcję gry. No ale jeśli chodzi o same mebelki, to już tak kilka słów na podsumowanie. Ja jestem zadowolona, mi się podobają, myślę, że będę z nich korzystać dość często. Z tego jestem, no w tym jestem zakochana. To jest po prostu piękne, te drzwi i to okno, to jest tak piękne. To jest, ach, dobra, już koniec, bo wpadłam w jakiś słowotok. W każdym razie są tu elementy, które mi się mega, mega bardzo podobają i są takie, które są ok, i są takie, które są, no, w porządku, że są, ale raczej rzadko z nich będę korzystać, więc no, troszeczkę wszystkiego po trochu, ale generalnie myślę, że jedna z bardziej udanych kolekcji i taka... do wykorzystania w wielu różnych aranżacjach, także jak najbardziej myślę, że godna uwagi. Dajcie, kochani, znać, co Wy o tym rozszerzeniu myślicie. Czy Wam się podoba, czy planujecie kupić, czy może totalnie nie w Waszym stylu. Jestem mega ciekawa właśnie, co Wy o tym sądzicie. I zapraszam Was do zostawienia łapeczki w górę i do zostawienia komentarza i subskrypcji, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie. I kochani, przypominam, że na kanale trwa rozdanie, także jeżeli jeszcze nie zgłosiliście się, to zapraszam, bo w tym rozdaniu macie do wygrania właśnie dowolne rozszerzenie też do The Sims 4, także może być to też oto ta kolekcja. Zapraszam, zapoznajcie się z zasadami i bierzcie udział, bo naprawdę warto. Dziękuję Wam za oglądanie, no i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.